Cześć. Jak to mówi jeden z moich ulubionych vlogerów motoryzacyjnych. Mała aktualizacja vloga. Tak na szybko, żeby ten film nie miał tyle minut ile poprzedni, ale tak jak wam poprzednio mówiłem, tamten film, pierwsza część spróby naprawy tego oscyloskopu taki miał być. Obiecuję, że kolejne będą Zdecydowanie bardziej treściwe. Jedna taka mała uwaga. Niestety zrobiłem dużego byka, jak wiecie, ci, którzy od czasu do czasu zaglądają na mój kanał. Niestety dosyć często się mylę i w pierwszej części o tym oscyloskopie oczywiście, pokazując Wam przetwornicę napięcia. 1,9 V. Chyba powiedziałem, że tam jest 1,5, bądź tam 1,3, już w tej chwili nie pamiętam. Oczywiście, z waszego punktu widzenia, poprzedni odcinek ukazał się przed chwilą, czyli pierwsza część z tym oscyloskopem. Natomiast z mojej perspektywy, oczywiście, minęło kilka dni. A o mojej pamięci złotej rybki wszyscy wiedzą. Tak jak wam wielokrotnie mówiłem, niestety najwyższa pora udać się do okulisty, ale ja też zanim zacząłem. Kręcić dla Was tę próbę naprawy oscyloskopu. Niestety niezbyt dokładnie przyglądałem się tego, temu, co jest na płycie. I tak jak zawsze mówię, czytajcie opisy pod każdym moim filmem. Jeśli dam radę znaleźć jakieś rażące bły, byki, błędy, przejęzyczenia, to będą się znajdować w opisach. Tak więc tam było napisane 1,9V. Ja oczywiście nie dowidząc, niepoprawnie przeczytałem tą wartość. Oczywiście, wy, tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, to widzieliście zdecydowanie lepiej, bo spróbowałem na tyle, na ile się da, zrobić w miarę ostro tam, gdzie był napis o napięciu, jakie wydaje z siebie przetwornica. Wracamy zatem do clou dzisiejszego odcinka. Tak jak wspomniałem, odcinek będzie dosyć krótki. Będę starał się teraz robić dosyć krótkie odcinki, żeby informować Was o tym, co na bieżąco się dzieje z oscyloskopem, bez jakiegoś tam zbytniego rozgadania. Zatem włączmy nasz oscyloskop. Tutaj pokażę Wam ten ekran, osłona, o której Wam wcześniej wspominałem. One są dwie. Jeden jest na jeden kanał, drugi na drugi. Tak jak widzicie, wylutowałem kilka układów scalonych, i w tej chwili zobaczymy, czy. Po zmianie kanałów, bo zamieniłem miejscami układy scalone między jednym a drugim kanałem, zobaczymy, czy coś się zmieniło. Zatem, sprawdźmy. Jak widać, pojawił nam się przebieg z drugiego kanału. Wcześniej ten drugi kanał był uszkodzony. Zamieniłem miejscami. Te kilka układów scalonych, ale tak jak widzicie, nie podoba mi się wciąż, chyba, że ten model tak ma, ale do tego dojdziemy, że symbol drugiego kanału przy sprzężeniu, oczywiście zmienno prądowym, no jest tutaj wysoko. Tak na moje oko, to ten przebieg powinien być wyżej. Oczywiście, mogę się mylić, nigdy nie miałem hanteków w swoich rękach. Tym bardziej tego modelu, ale to daje nam pewną szansę na to, że jeśli uda się kupić te układy scalone, to być może uda się naprawić oscyloskop. Oczywiście pozostaje wciąż ta nieszczęsna dioda, ona jest podwójna. Obiecałem wam w poprzednim odcinku, że pokażę wam, jak próbować pewne elementy namierzyć SMD. Jeszcze nie próbowałem szukać tych układów scalonych, więc nie wiem, czy mi się uda je rozszyfrować, czy nie. Zobaczymy. Człowiek uczy się całe życie. Jeśli sobie nie poradzę, to jak zwykle zasięgnę gdzieś tam rady bardziej doświadczonych, być może na FV blogu. Tam przyznam szczerze, dużo chętniej ludzie pomagają niż jest to na naszej polskiej elektrodzie. Ale. Nie piję do elektrody, nie piję do ludzi. Słuchajcie, teraz pokażę Wam, spróbujemy sobie zmierzyć temperatury. Nie mierzyłem jeszcze tego po wymianie tych układów scalonych miejscami pomiędzy kanałami. Miało być krótko, ale będzie troszkę dłużej. Wybaczcie, jak zawsze próbuję posprzątać, ale w międzyczasie, właśnie sprzątania. To szedłem do wniosku, że podzielę się wam z Wami tak na szybko e, tym, co e, zrobiłem, żeby gdzieś tam też jakiś progres e, był. Więc, e, tak jak widzicie, mamy wylutowane raz, dwa, trzy, gdzieś czwarty powinien być jeszcze miejsce po układzie scalonym. Raz, dwa, trzy, cztery, ok. Za chwilę pokażę Wam na zbliżeniu, bo dosyć ciekawy jest ten układ scalony, a raczej. Mm, Płytka, na której jest zainstalowane, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Tak dla ciekawości, te układy, które wylutowałem, one pod spodem nie mają żadnych elementów odprowadzających ciepło, a na PCB. Od oscyloskopu ewidentnie widać, że tutaj być może w zależności od wersji oscyloskopu, przygotowano miejsce na jakiś układ scalony, który ma pod spodem odprowadzanie ciepła. Poza tym, dosyć ciekawy jest powiedzmy layout. Te ścieżki są też takie, których jeszcze nie miałem okazji widzieć. Ale nie gadajmy, tylko zmierzmy sobie z ciekawości temperatury tych układów scalonych. Zawsze pojawia się no powiedzmy, że koło 30 stopni, koło 25, koło 25, no i tak już koło 20, 21, 26. Zmierzmy sobie tak z ciekawości, jeszcze wszystko w koło. Przy okazji, ja też to dla mnie też jest jakaś tam podpowiedź w przyszłości. O, tutaj nam się coś grzeje, ale może dlatego, że to jest prawdopodobnie część tego kanału, który jest w tej chwili aktywny. No i wiadomo, że prąd pewnie będzie. Nie wiem, czy Wy to widzicie, bo oczywiście nie skontrolowałem kadru. Dobra, słuchajcie, więc no jeszcze zmierzmy sobie te. No, grzeje się w y, jakimś tam niewielkim stopniu. Zróbmy sobie jeszcze tutaj zbliżenie. Oczywiście, ja tym razem przygotowałem się, mam na sobie okulary. Znaczy, nie okulary, tylko lupę założoną. Oczywiście to jest plus 1,9 y, V. To, co wam was ostatnio. Oszukałem, ale tak jak powiedziałem, wy zdecydowanie więcej będziecie widzieć na swoich ekranach niż ja tymi swoimi kulfonami. Cool ok, słuchajcie, więc. Oj, przepraszam Was bardzo niezmiernie. Tak jak widać, dosyć. Nie wiem, czy wyostrzy ten sprzęt, czy to jeszcze nie jest. Czy to nie jest jego kres możliwości? E, dosyć ciekawy rysunek ścieżek, tak jakby to miejsce było przygotowane pod, powiedzmy, przynajmniej dwa różne rodzaje układów scalonych. E, tak jak powiedziałem wcześniej, ten układ scalony, który fizycznie był tu zainstalowany, e, nie ma pod sobą elementów, powiedzmy, które służyłyby do jego chłodzenia. Patrzę, bo... gdzie, to... gdzie ta ostrość pójdzie. No dobra, słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Jak widać te nasze dzielniki w jakiś tam stopniu żyją, nie podoba mi się powiedzmy ta składowa stała, e, która według mnie jest lekko ujemna, e, ale tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, tym na razie się nie będę zajmował. Podsumowanie jeszcze m, tego, co mówiłem w poprzednim odcinku. W dwóch zdaniach. Tak jak Wam wspominałem, bardzo często elementy, które się grzeją, mogą być uszkodzone, powiedzmy, właśnie w sposób taki, który możemy po prostu zmierzyć. Mierząc ich temperaturę, podejrzewać ich o uszkodzenie. Czasami zdarza się, że gdzieś w obwodzie jest zwarcie, przywarcie. Wówczas, tak jak też Wam wspominałem, płynie większy prąd, w związku z czym dany element się po prostu bardziej rozgrzewa. W tej sytuacji, tak jak widać na załączonym obrazku, wszystkie te elementy, wszystkie te układy scalone bardzo, bardzo się grzały. Ten jeden, który był tutaj, nazwijmy go wzmacniaczem wejściowym, aczkolwiek, tak jak wspomniałem Wam przed chwilą, jeszcze nie próbowałem żadnych. Data sheetów ściągać. Nie próbowałem jeszcze w to się wgłębiać, po prostu fizycznie nie miałem czasu. No, ewidentnie wydaje się być jakimś rodzajem wzmacniacza wejściowego. Przydałby się też mi tu jakiś tranzystor, ewentualnie, bądź właśnie ten układ scalony będzie tym naszym wzmacniaczem wejściowym. Nie analizowałem jeszcze układu, tak jak wam wspominałem wielokrotnie. Pewne elementy zostawiam sobie na później ewidentny brak czasu nie pozwala mi, żeby zbytnio czasami się wgłębiać w to co kto jak to się mówi wymyślił. Nie zajmuje się też reverse engineeringiem, engineeringiem, jeśli można tak powiedzieć. Wybaczcie za fatalny akcent. Staram się zawsze naprawić Urządzenie bez jakiegoś tam zbytniego doktoryzowania się na jego temat. Słuchajcie. Y być może, tak jak wspomniałem wcześniej w tym, w tym materiale, będę próbował gdzieś tam szukać tych układów. Zobaczymy, czy mi się ta sztuka uda. Jestem mądrzejszy o pewne doświadczenie, o którym Wam mówiłem w poprzednim filmie. Filmie, że jest taka strona internetowa, gdzie producent umieszcza, czy nie producent, tylko sprzedawca, umieszcza rzeczywiste zdjęcia danego asortymentu, więc. Po jakiejś tam wstępnej próbie rozszyfrowania, będzie można mm, spróbować zweryfikować, czy powiedzmy napis na mm, układzie scalonym, e, który ja posiadam, e, odpowiada temu, co ewentualnie w rzeczywistości można e, na tamtej stronie zakupić. Nie przedłużając, e, jeśli chodzi o ten oscyloskop, to na razie to będzie wszystko. Ja będę musiał teraz. E, przez jakiś czas skupić się na poszukiwaniach tych układów scalonych, oczywiście w międzyczasie. Inne projekty idą pełną parą, ale oczywiście jak to w życiu bywa. Życie nie lubi próżni i ostatnio o czym wam zacząłem opowiadać poniekąd. Kuna mówiąc brzydko, ze mi przewody podciśnieniowe w moim prywatnym samochodzie, między Map sensorem a. Kolektorem dolotowym i reduktorem gazu. I żeby było śmieszniej, to miałem problem, żeby znaleźć, gdzie te przewody szły. Musiałem troszkę poszukać różnych informacji o map sensorach, jak one działają, do czego służą, z czym powinny być połączone, w jaki sposób. Więc chwilę się zeszło, zanim znalazłem te informacje. Oczywiście, dla gazownika jest to rzecz prosta, oczywista. Natomiast dla mnie niekoniecznie, a potem okazało się, że trzeba było jeszcze znaleźć gdzieś to w kolektorze dolotowym. Panowie instalujący instalację gazową zamontowali pobór, nazwijmy to, podciśnienia do map sensora. Okazało się, że było bardzo, bardzo, bardzo schowane, a Kuna polubiła przewody silikonowe i to powiem Wam szczerze, zżarła tak skutecznie, że sobie zaniosła na dekiel. Głowicy, tam gdzie wchodzą świece zapłonowe i po prostu je tam porzuciła. A że jest odpowietrzenie, więc zacząłem się zastanawiać, czy czasami te przewody tam nie powinny być podłączone. Także ostatnio mam problemy z kunami. Tak jak być może wspominałem, będzie też odcinek o kunach. Parę rzeczy wam opowiem. Eee, spróbujemy sobie przetestować jakiś gadżet elektroniczny, który zakupiłem już ponad pół roku temu, a nie było okazji go zamontować. Może wspólnie go zamontujemy, ale przede wszystkim chciałbym parę rzeczy pomierzyć w tym gadżecie, zobaczyć co to on z siebie wydaje. Eee, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo już prawie 15 minuta. Zamieniłem miejscami podsumowanie, zamieniłem miejscami układy scalone kanał, który powiedzmy był niedziałający zaczął działać, aczkolwiek tak jak wspomniałem, być może jest kwestia offsetu, być może autokalibracji, być może braku tej diody, po kolei zamówię tak czy siak, dwa komplety, no bo i tak po jednym układzie scalonym nie da się zamówić. E, więc zamówię e, oczywiście po kilka sztuk tych układów scalonych e, i być może e, wymienię również wszystko w tym kanale, żeby wszystkie układy scalone były z jednej serii i po zrobieniu autokalibracji, żeby nie było problemów. Pozostaje kwestia jeszcze tej podwójnej diody. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, na razie jeszcze e, tematem się nie zajmuję, aczkolwiek no, trzeba będzie ten, e, tą podwójną diodę e, zamontować. Pozostaje oczywiście kwestia tak zwanego generatora. Tak jak wam wspominałem w poprzednim odcinku, jeszcze na tą chwilę nie wiem, czy ten generator będzie działał, czy nie będzie działał. Być może trzeba będzie odnaleźć jego nazwijmy to elementy, którymi generuje, ale do tego wrócimy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. I no, teraz musicie się uzbroić trochę w cierpliwość. Na pewno około 2-3 tygodni potrwa, zanim jakieś kolejne e, wieści, jeśli chodzi o ten oscyloskop, się pojawią. W międzyczasie odezwał się do mnie, odezwała się do mnie kolejna osoba z, no, już z bardzo wysokiej półki oscyloskopem, niestety też cyfrowym. E, być może, jeśli e, czas na to pozwoli. Być może pojawi się na kanale. To jest dosyć wysoki model współczesnego oscyloskopu cyfrowego Yokogawa. Ale tam już może nie być tak prosto i tak różowo. I tym akcentem kończę ten odcinek. Wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Do kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.